No cześć, siemanko, z tej strony Fablito. I witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Greenside. Mamy tam ludzi w klatce, czy znowu będziemy mieli jakieś grupowe rzeczy do robienia. Pociśnijmy na razie w lewo, bo widzę, że tutaj coś... O! Okej, tam wyżej nie. Dobra, zabierzmy to pudełko ze sobą. Domyślam się, że się przyda gdzieś później, skoro nie możemy go użyć nigdzie tutaj. Ej, pu! Przecież tam też był chłopczyk. Czemu żeś go nie zabrał? Jestem bardzo smutny. Schowam się za tym. Może to o to chodzi, nie wiem. A, chyba tak, bo nie zabierałem tą klatkę, a nie pudełko, które ja cisnąłem. Dobra. Dobra, on już się nie chowa, więc spoko. Możemy to zabrać to pudło dalej. Co to jest za miejscowa w ogóle? Bo domyślam się, że jest jakieś... Boże, jak się cicho nagle zrobiło. Aha, to pudełko było mi potrzebne tylko po to, żeby się tu dostać. W ogóle to wygląda tak, jakbym był za jakąś szybą. I był obserwowany. O! Pudełko wyjechało nam do góry. No ale co w związku z tym? Mogę coś zrobić z tą drabiną? Przenieść? Nie. Aha, no tak, przecież już mam nieograniczone pływanie pod wodą, więc spoko. Wydaje mi się, że to trzeba... Już wiem, co trzeba zrobić. Muszę obniżyć teraz poziom wody tak, żeby to pudełko... No co się dzieje? O, teraz. O, żeby to pudło opadło mi do tego stopnia, żebym chyba mógł się po nim wspiąć na górę. Dobrze myślę. Nie, coś chyba jest nie halo. Dobra, czekajcie. W którym momencie się podnosi mi ta woda? Tutaj. Dobra, wiem już, co zrobimy. Dobra. Przesuńmy tą skrzynię w ogóle może tutaj. Zobaczymy, czy da się tak zrobić, jak myślałem.
Może to pudło wcale mi nie jest potrzebne do tych drzwi. Tylko bardziej do tego, żeby wejść do wody w momencie, kiedy ona będzie wyżej. No właśnie, lol. No i dobra, to od razu już jest głośniej. Coś z tym mogę robić? Nie. To chyba trzeba w dół popłynąć, bo tu jest ściana już. No właśnie, tu są jakieś klocki. A tu znowu jest... Tam jest facet. Nie! Dobra, czyli wiemy, że nie na sam dół. Tu mamy ścianę. Czy on stąd wyjdzie? Chyba tak. No właśnie. Okej. Boże, to są goli ludzie jacyś. Czy oni będą pomagali mi też? Tak. Dobra, puśćcie mnie, proszę. Puść mnie, kuźwa! No, dobra. Proszę mnie podsadzić do guzika. Nie dosięgam. Dobra, wiecie co? Dobra, wiecie co? Cofniemy się w takim razie może do tego drążka, no bo ja tam... Ciekawe, czy nie potrafię pływać. No właśnie, ten jeden nie wstał. Dlaczego? Ci są jacyś tacy... Nie mogę z nim nic zrobić, ok. Myślałem, że mogę go jakoś przeciągnąć. Dobra, i oni teraz mnie podrzucą do wody. Myślę, że tu będzie idealnie. I tutaj powinien być ten przycisk gdzieś. Mam nadzieję, że on będzie w wodzie. No nie do końca jest w wodzie, ale może w locie go wcisnę. O! Udało się. Dobra. Tu mamy kolejnych pomagierasków. Tajemniczo tu jest. To jest jakiś szpital, czy co? Oni chyba muszą mi pomóc mnie tam przerzucić. Okej, czyli już wiem, żebym się zabił tam na dole. Tam
tam coś idzie, ktoś. Co tam się dzieje? Kto to wbiega? Nie, ci ludzie tam cały czas są jakby. Dobra, złapali mnie. Dobra. Idziemy jakimś kanałem. Krew. Czy oni tu spadną gdzieś? Nie. Widzę ich tam nade mną. A. Dobra. Wracamy do windy w takim razie. Oni będą wtedy ze mną już. Dobra. Jedziemy na dół. Sorry, że się tak mało odzywam trochę w tym odcinku, bo faktycznie tak jest. Ale kurde, dochodzimy do jakiegoś dziwnego momentu już, że zaczyna się naprawdę coś chyba w końcu rozwiązywać. Przede wszystkim, kim są ci tacy dziwni, otępiali ludzie? Dobra, my ich tam widzieliśmy przez okno na górze. Oni mnie tu podsadzą. Kurczę, podsadźcie mnie. Dobra, dzięki. Dobra, sorry, musiałem wcisnąć kontrolkę na telewizorze, żeby mi się nie wyłączył. Taka technologia. Papieros jeszcze się pali. Ktoś tu niedawno był. Wszyscy tam jakoś tak biegają pospiesznie. Kurczę, na razie nic się nie dzieje, no ja mogę tylko biec do przodu. Tam ktoś jest. Jest filmowany. To jest jakiś ośrodek badawczy na 100%. Ten facet nawet na mnie nie zwrócił uwagi. Ale na co oni tak wszyscy patrzą? Czy mi coś zaraz wyjedzie na twarz? Czy ja mam tutaj zaczekać, czy... Nie no, ja się mogę normalnie poruszać. Chyba potrzebuję czegoś, czym mogę dostać się tam na górę. Mogę coś wziąć? Nie, nie mogę nic chwycić. Kurczę, czy tam coś się pojawiło w tym czasie?
To mogę zabrać, no właśnie. Czemu ci ludzie tutaj nie zwracają nawet na mnie uwagi, a znowu tamci mnie łapali? Okej. Tam też się wszyscy na coś gapią. Aha, tylko już tych muszę unikać. Boże, mnie zastanawia mega, na co oni się tak gapili tam. No, puść się. No dobra. W dół? Chyba w dół. Muzyczka klimatyczna się oczywiście włączyła. To w tej grze jest bardzo mało muzyki, ale już jak leci taki ambient, to... Tu jest jakiś basen. Już chyba, że coś mi wyskoczy na twarz. Serio, ja już się boję pod wodę wchodzić. Nie mogę niżej... O! Dobra. Tam coś jeszcze. Dobra, nieważne. Wpłynę do środka. Ale nie bardzo mogę. O, tu coś jest. Jakaś dźwignia. Dobra, i teraz będę mógł popłynąć niżej. Muzyka też się wyłączyła. Okej. Nie, 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 to się za szybko dzieje. Coś innego tu mogę zrobić. Wygląda na to, że nie. No dobra, spróbuję to pociągnąć jak najmocniej się da. Nie. O. Okej, wessało mnie. Jestem goły. Jestem w tym akwarium. O nie, co to jest?